cały okres wielkanocny bardzo często słyszymy słowa Jezusa, który mówi o miłości, o tym, żeby trwać w Nim. Miłujcie się wzajemnie. I dzisiaj Was zachęcamy do tej Lectio Divina, bo spróbujemy trochę zdefiniować właśnie, o jakiej miłości Jezus myśli i czym jest ta miłość i skąd ona pochodzi. I czy ona jest w ogóle możliwa, bo w dzisiejszym świecie raczej mówi się, że miłość jest niemożliwa. Wszystko się sprowadza na całkowicie inne relacje i inny sposób myślenia. I dlatego dzisiaj Jezus daje nam to światło w tą szóstą niedzielę wielkanocną. I mam nadzieję, że te nasze rozważania dzisiaj też Wam pomogą wejść we własne serce, aby dać sobie odpowiedź, czy ja w tej miłości jestem, trwam, i czy należę do Chrystusa, i czy tą miłością mogę, i czy w ogóle tą miłością też innym kocham, tak jak swojego Pana. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lectio Divina w szóstą niedzielę wielkanocną. Ksiądz Sławek Laskowski. Witam, Chrystus Zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Ksiądz Robert Muszyński. Rozważamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział 15, wersety od 9 do 17. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Wzajemna miłość. Rozumiem, że ty kochasz mnie, ja kocham ciebie. Ty szanujesz mnie, ja szanuję ciebie. Ty chcesz dla mnie dobrze, ja chcę dla ciebie dobrze. Ty ubogacasz mnie, ja ubogacam ciebie. Ty... no, jesteś miły dla mnie, więc ja jestem dla ciebie miły. Ale w momencie, kiedy jedna ze stron zaczyna szwankować, zaczyna się robić problem, bo chcemy no, zmienić, nazwijmy, partnera miłości. W jakim sensie szwankować? No, w sensie, że nie domaga, bo ja... Mam oczekiwania. Tobie, ja tobie daję, a on nie jest mi w stanie już dawać. Już nie jest w stanie być dla mnie miły. Jestem dla ciebie miły. A on właśnie jest dla mnie. A tu ciągle arogancki, cały wielkanocny czas Jezus mówi: miłość, właśnie trwać w nim. Aż można powiedzieć, no ile można o tym gadać, Panie Jezu, nie? Więc rozumiemy, że w świecie najczęściej to tak wygląda, też w naszych domach, że jesteśmy mili dla tych, którzy są mili, dobrzy dla tych, którzy są dla nas dobrzy. Ale w momencie, kiedy ktoś w jakiś sposób nas atakuje, czy jest po prostu... No, nie jest miłe. Tu Jezus dlatego mówi, zobacz Robert, trwajcie w miłości mojej. Nie? On nie mówi w miłości jako takiej, tylko w miłości mojej, czyli we mnie. Wniosek jest taki, że mamy różne oblicza miłości, ponieważ to słowo na przykład w języku polskim jest bardzo, ale to bardzo wieloznaczne i może znaczyć dosłownie wszystko. Równie tak. Rzeczy dalekie od prawdziwej miłości, tej, którą ma na myśli Pan Jezus. No. I trzeba zdefiniować. O to właśnie chodzi. Nie? I to Jezus definiuje, bo ja tak się też zastanawiałem, miłości mojej, nie? To znaczy w Nim, czyli Jezus jest On jako osoba od początku do końca, jaką znamy, to jest miłość, czyli wszystko. Święty Jan powie tylko, że w swoim pierwszym liście
że nie wyście umiłowali Boga, ale On was pierwszy umiłował i stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Tak. A więc kocha no, kogoś, kto go nienawidzi, kto go nie szanuje, kto nie jest mu wdzięczny, kto się od niego odwraca, kto go odrzuca, dokładnie, on go kocha. Patrz, w Rzymian, liście do Rzymian Paweł jeszcze też to o tym mówi, nie? Że kiedy byliśmy jego wrogami, pojednał za nas ze sobą. Czyli tu już tak głęboko sięgasz, można tak powiedzieć, w definiowanie tego, czym jest miłość według Jezusa Chrystusa, ale nie w sensie uczuć, tylko postaw i życia, które z nim są związane, nie? Bo nie można mówić o miłości jako o uczuciu, bo tak Jezus tego nie przedstawia, nie? Jak się słucha czy czyta taką Ewangelię, łatwo prześlizgnąć się nad tym tekstem, ponieważ tutaj jak refren powtarzają się te same słowa, bardzo niewiele słów w różnych konfiguracjach. I wydaje się, że ten tekst niewiele mówi, że jest taki nudny, mówiąc brzydko. I tym bardziej warto w niego się wczytać, trochę wgryźć, żeby nie ulec takiemu właśnie złudzeniu wynikającemu z powierzchownego czytania. I kiedy zaczynamy się wczytywać, zauważamy, że po pierwsze, źródłem miłości jest Bóg Ojciec. W miłości Boga Ojca trwa Jezus. Jezus. Prawda? 9 werset. Po trzecie, On tę miłość swoją, tą miłością zaczerpniętą od Ojca, która przepełnia Jego ludzkie, a zarazem boskie serce, przekazuje uczniów, prawda? Umiłowałem was. Następnie mówi, miłujcie się nawzajem, a więc jest jakby kolejny krok w przepływie tej miłości, miłość braterska. I ta miłość również ma trwać w naszych dziełach, w tym, co robimy. Ma owocować w drugim człowieku, prawda? Owoc obfity przyniesiecie. I to będzie wynikiem tego, że będziecie realizować przykazanie miłości. Od razu widzimy, skąd tę miłość brać, nie? I ale od Ojca kogo pytać? Przez Syna do nas w Duchu Świętym. I dopiero między nami. Ale ciągle to jest ta miłość Ojca. Musi być ten przepływ miłości, bo inaczej będziemy kochać ciągle po swojemu. Po ludzku. I tutaj można by przejść do takiej typologii miłości, prawda? Jezus cały czas, aż 9 razy w tym króciutkim fragmencie używa tego samego słowa agape, agapao, czasownikowo, prawda? I mówi ciekawą rzecz, że dopiero kiedy ta miłość, która jest nie sentymentem, afektem, czy jakimś uczuciem religijnym, gorącym przywiązaniem takim uczuciowym, tylko jest postawą słuchania i posłuszeństwa wobec Jezusa, prawda? On mówi, ten mnie kocha, kto robi to, co mówię, prawda? Wypełnia moje przykazania. Z tego dopiero rodzi się przyjaźń, prawda? Którą Jezus określa słowem filos. Jesteście moimi przyjaciółmi, prawda? Filia, pokrewne słowo, to jest właśnie miłość, jakby inny odcień miłości. Grecki jest tutaj bogatszym językiem niż język polski. Ta filia, bycie filos, przyjacielem, oznacza właśnie odcień miłości polegającej na serdecznym przywiązaniu, bliskości, pewnym afekcie także, ale to jest owoc wypełniania miłości, czyli trwania w tej miłości agape, która polega na ofiarowaniu drugiemu samego siebie, ofiarowaniu własnego życia za niego. Czyli teraz można by dalej mówić, że kochając też innych, tą miłością, mówi Jezus wzajemnie, ona, ta miłość między nami ma też bazować na tych mądrości przykazań, czyli nie wychodzimy poza przykazania i tutaj widzimy od razu, jak Jezus daje nam też tutaj taką mądrą definicję tego, że w ten sposób możemy sprawdzić, czy mam miłość, czy nie mam miłości we mnie, czy to, co ja czynię, czy to, co myślę, czy postępuję wobec innego, ma ten wymiar boski, czy nie. Weryfikacja miłości, bo inaczej miłością możemy nazywać i wykorzystywanie drugiego dla własnej przyjemności, żeby mi było dobrze, wygodnie i tak dalej, prawda? Tak jak w piosence Irka Dudka, prawda?
40 lat życie, 40 lat już żyję na wasz koszt, ale ja was kocham, moi rodzice, prawda? Bo tak niedobrze. Piękna piosenka, warto sobie ją To słowo agape, obecne w słowniku greckim, jednak było nieużywane na co dzień. Dopiero ewangeliści je wykopali. Mówią egzegeci, że w klasycznej Grece było to słowo bardzo rzadkie, prawie nieużywane, prawda? Były inne typy miłości podkreślane. Eros, miłość erotyczna, związana z przywiązaniem, bardziej pożądaniem, uczuciem i tak dalej, posiadaniem w pewien sposób drugiego człowieka. Filia, właśnie taka serdeczna miłość między przyjaciółmi, miłość afektywna, nazwijmy. Storge, miłość rodzicielska, prawda, która skłania rodziców do troszczenia się w sposób ofiarny o dzieci, prawda. Natomiast agape, tak jak w klasycznej kulturze greckiej też, było zjawiskiem, powiedzmy, prawie nieznanym. Dopiero nieużywane postawy. Przynosi coś nowego, zupełnie nieznanego w świecie, na co trzeba było znaleźć nowe zupełnie słowo, a za nim idzie Paweł Apostoł. I, bo za tym szły nowe postawy. Dlaczego to słowo się pojawiło? Żeby nie mylić pojęć. To jest bardzo o ważne. To chodziło. I dzisiaj też o to chodzi Jezusowi. Bardzo tak, tak, i dzisiaj też o to chodzi Jezusowi, żeby to agape pojawiło się, bo to jest aż do oddania życia swego za przyjaciół swoich, czyli za Jezusa też przede wszystkim. To jest całkowicie życie oddane też dla wspólnoty Kościoła. I to jest też ważne dla nas też i prezbiterów, bo przy takich różnych tam sytuacjach trudnych to nieraz sobie myśli, a co ja będę tam tak się wychylał albo tak się wysilał, nie? Jak inni tego nie robią. To od razu pokazuje, że ta nasza relacja z Jezusem nie jest na tym poziomie. Znowu wracamy tak. do tego początku, nie? Tak. Że jest od Ojca przez Syna, no. Idzie do nas i jeśli w Duchu Świętym do Ciebie to trafia, innych ludzi, tak. Ogarnia Twoje no, tak. serce, to znaczy, że nie masz możliwości. To co mówi apostoł, my nie możemy nie mówić, cośmy widzieli i słyszeli. My nie możemy się dzielić, nie? Albo święty Paweł, miłość Chrystusa przynagla nas. Caritas Christi, nie? Urget nas. Tak, jest to słodne. To jest bardzo mocne, bo to jest ten motor napędowy naszego życia, nie? I kiedy nie ma we mnie tego życia, bo jeszcze raz musimy to powiedzieć, że to jest związane z życiem, które otrzymujemy od Jezusa. To jest cały Jezus. To nie jest jakiś tylko wyjęty element z Jezusem, nieładnie tak mówię. Ale to jest kapitalne, że no. nie zależysz właściwie od nikogo. Czy ktoś jest dla ciebie dobry, życzliwy, czy cię kocha, czy nie. To w ogóle nie definiuje twojej osoby. Jeżeli jesteś w Chrystusie, trwasz w Chrystusie, tak. Znaczy, że masz od Ojca, przychodzi w Duchu Świętym przez Chrystusa, ta miłość to cię wypełnia, a po prostu musisz. Tak. Bo co masz z nią zrobić? No, przynaglać. W środku można... Nie. I to jest piękne, że nie masz tego, nie możesz wejść w taki pseudospokój, a dam sobie spokój tam, jak mówimy, nie? Nie. Że wstajesz rano i mówisz, no nie mogę, no muszę. Więcej masz jeszcze siłę tak, do tego. Nie? To jest piękne, bo nie zgadzasz też na te złe postawy w sobie, bo o to chodzi przede wszystkim. Zostawiamy innych, nie? Bo inni mają swoje życie i za to życie odpowiadają. I wtedy to widać, że w nas jest to życie, kiedy ty nie możesz znaleźć spokoju, jak to się mówi. Dopóki nie jesteś w woli Bożej, dopóki nie chcesz modlić się o miłość do nieprzyjaciół także również, dopóki nie walczysz o to sam w sobie i dopóki walczysz jeszcze, zmagasz się, znaczy, że Duch Święty ma przystęp do naszego serca. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Abyście szli i owoc przynosili. Bardzo mi się podoba właśnie to, co Jezus tutaj powtarza, że istotą chrześcijaństwa nie jest tylko przyjęcie nauki Jezusa, czy akceptacja wskazań moralnych, czy uczestnictwo w życiu wspólnoty, w liturgiach, chociaż każdy z tych elementów jest ogromnie ważny. Istotą chrześcijaństwa jest jeszcze coś innego. To trwanie w Jezusie, trwanie w Jego miłości, pozwalanie, by ona przemieniała moje życie i przepływała do innych ludzi. I teraz to trwanie w miłości, polegające z jednej strony na szukaniu źródła tego miłości w sposób nieustanny, na modlitwie przede wszystkim, prawda? W życiu sakramentalnym. A z drugiej strony wyrażające się w tej gotowości,
by kłaść własne życie dosłownie, prawda? Kłaść własną duszę dla innych, nie? Nieustannie potrzebuje tutaj jakiejś weryfikacji, czy ja żyję tą miłością, czy ja trwam realnie w Jezusie, czy się tylko łudzę, prawda? Wypełniając jakieś tam swoje obowiązki lepiej czy gorzej, ale nie mając czasu na przykład na modlitwę, na adorację. I z drugiej strony, czy ja naprawdę kładę moje życie za parafian, za ludzi innych, czy tylko szukam, żeby mi było dobrze, a tak chcę ładnie wypaść przed ich oczyma, żeby mnie podziwiali, jaki to dobry, ofiarny ksiądz, jak bardzo zajęty tyloma sprawami i tak dalej, nie? Cały czas tutaj trzeba siebie pytać przed Panem, jak to ze mną jest, prawda? Czy ja naprawdę, czy tylko udaję tę miłość dla oka, czy jego oka, tak? Powiedzmy, że cieszy się też wtedy, kiedy odkrywacie, że na niby, bo to też jest, dzisiaj będzie wielki owoc tego, że pozwolimy Bogu spojrzeć w nasze serce. Zaczynamy widzieć przestrzeń dla własnego nawrócenia, że dokładnie. Że go naprawdę potrzebujemy. A wiecie, jak ksiądz myśli o nawróceniu, to naprawdę jest jeden z cudów świata. Teraz... A Pan Jezus ma oczy jak płomień ognia. Jemu się nie da nic zrobić, na ładne oczy. Tak. Przenika na wylew. Ale ostatnie zdanie. To w takim razie proszę, powiedzcie, co znaczy, abyście się, przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Wzajemnie miłowali. Czyli Jezus bierze na siebie moje grzechy. No i bierze, bo tak. Bierze, po to prostu jest taka, bierze. To jest taka miłość. Poniósł moje wszystkie egoizmy. No, i tu, proszę księdza Roberta, zaczynają się problemy, bo bardzo często mi się po prostu nie chce brać grzechów cudzych na siebie. A co nie? Znaczy wziąć grzech drugiego na siebie? Dokładnie. Żeby go kochać. Żeby go kochać takim, jakim jest, no, mówiąc krótko. Czy no. Co? No, co? Mąż jest wariat nerwowy. Proboszcz jest tak wariat, wikariusz jest wariat, ktoś tam jeszcze jest wariat, w cudzysłowie oczywiście mówimy. No i co? I co zrobić? Kocham cię. Ale dobrze mówisz, tylko właśnie jak mówił Józef, muszę się nawracać po prostu, bo nie ma szans. Rezygnować z przerabiania drugiego, dostosowywania do moich oczekiwań. Dokładnie. Przemocą na własne kopyto wbrew jego woli. Czyli, raczej jakaś... czyli jeśli jest taki problem, że nie mogę wziąć grzechów drugiego, raczej mam chęć mu dołożyć i oddać, to idę przed... Sformatować go, prawda? Idę na przykład do kościoła, to ja tak robię, nie? Idę do kościoła przed krzyż, nawet się czasem chwytam krzyż albo wiszę na nim i wrzeszczę, że nie mogę, no po prostu zabiję gościa. Pomóż mi, Panie. Pokorny. Po iluś tam krzykach, nocach walki w końcu przychodzi, no dobrze, i wracam do człowieka i mówię, dobrze, że jesteś. Dobrze, wchodźmy w to słowo, bracia. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński. Płynęły się z Bogiem.